Dobry wieczór jeszcze raz. Trochę się zmartwiłam, mówiąc szczerze, że mamy jeszcze przygotować coś na zimę, bo to tak naprawdę będzie oznaczało, że będę musiała chyba przejść na podobnie jak Magda i Daria, żeby się z wami spotykać, ale myślę, że to nie są jeszcze nasze ostatnie webinaria. Dla tych, z którymi się jeszcze nie spotkałam w ostatni czwartek, nazywam się Marta Kontarska, jestem edukatorką, trenerką, aktywistką. Edukacją globalną zajmuję się 8-9 lat w różnych bardzo aspektach. Trochę też dzisiaj o tym opowiem. Pewnie też czuję się dosyć dobrze w tym temacie i mogę was bardzo zagadywać, więc jeżeli będziecie chcieli o coś konkretnego zapytać albo przejść do jakiegoś konkretnego aspektu, to można mnie na czacie popędzać. Dorota będzie tutaj machać do mnie, żebym przechodziła do kolejnych rzeczy. Jeżeli też będziecie miały jakieś pytania szczegółowe dotyczące Tygodnia Edukacji Globalnej, który już od poniedziałku, a dla niektórych nawet od najbliższej soboty, to też postaram się odpowiedzieć na te pytania i powiedzieć wam wszystko, co wiem na te tematy. O czym to dzisiaj będzie? Będzie dzisiaj o edukacji globalnej, tak jak już słusznie kilka osób zauważyło. No i żebyśmy byli na tej samej stronie, jeżeli chodzi o to, czym jest ta edukacja globalna, skąd ona w ogóle się wzięła i co ona oznacza w naszym polskim, dosyć specyficznym kontekście, to najpierw troszeczkę o tym opowiem. Części z was jest już to znane, więc trochę możecie mnie też wspierać na czacie bądź pytać o jakieś konkretne rzeczy, ponieważ znamy się z różnych szkoleń i spotkań, a ja dużo ostatnio mówię o edukacji globalnej. Przez 3 lata właściwie mam wrażenie, że mówię głównie o edukacji globalnej. I stąd też opowiem wam trochę o tym, co przez te prawie 10 lat wokół tej mojej wizji edukacji globalnej się wydarzyło. Jest to poniekąd związane z tym, dokąd doszło IGO, ze swoją refleksją na ten temat. O tym też wam trochę opowiem, bo to jest pewien rodzaj, może nawet specyficzna edukacja globalna. Niektórzy lubią ją bardziej, niektórzy mniej, niektórzy mają trochę inne podejście, też sobie o tym porozmawiamy trochę. No i przejdziemy też do działań, które wy możecie zrobić już od jutra, albo już od najbliższego tygodnia edukacji globalnej. Zastanowimy się, na jakich poziomach możemy działać i co możemy robić. Będzie to pewnie bardziej indywidualna refleksja niż refleksja osób, które są nauczycielami, nauczycielkami, czy też działają w jakichś organizacjach. Będę próbowała namówić was do waszej prywatnej refleksji dziś wieczorem na temat tego, czym jest dla was edukacja globalna i co chciałybyście w ramach tej edukacji globalnej robić. Na sam początek chciałabym zapytać was, gdzie i kiedy spotkaliście się pierwszy raz z edukacją globalną? To pytanie może dotyczyć waszej edukacji szkolnej, może też dotyczyć waszej historii czy kariery zawodowej. Tutaj macie pełną dowolność. Iwona, 2008 rok w Pach. O matko. Agata, 2010, Ośrodek Rozwoju Edukacji. Magdalena Kawa w 2006. Magda, to bardzo interesujące, bo wtedy chyba był w ogóle pierwszy projekt z edukacji globalnej w Polsce, więc jeżeli możesz napisać coś więcej, to będę bardzo wdzięczna. Joanna Baranowska, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie. Też znana i też często z nią współpracuję. Paulina, 2013 rok, Wolontariat Europejski we Francji. Amnesty International. 2013 od Edyty. Czy ktoś jeszcze? Magda, może napisz nam za chwilę coś więcej na temat tego 2006 roku. To dla mnie bardzo interesujące, dlatego że to jest chyba pierwszy moment, kiedy ja spotkałam się w ogóle z czymś, czego wtedy jeszcze nie nazywaliśmy edukacją globalną, a bardziej edukacją rozwojową w Polsce. Towarzystwo dla Natury, super. Dzięki Magdo za te wyjaśnienia. To rzeczywiście bardzo długa historia z edukacją globalną.
Karol, na studiach, cudownie. Ktoś spotkał się z tym w szkole, a nie w organizacjach pozarządowych. Wspaniale. Dobrze, to przechodzimy do różnych, w takim razie dzięki Wam za Wasze doświadczenie, przechodzimy do różnych określeń na edukację globalną, bądź różnych edukacji, które w edukacji globalnej mogą się zawierać, bo bardzo często pokazujemy to jako zbiory, czasami zastanawiamy się, czy edukacja globalna jest czymś szerszym czy węższym. Magda pisze, że zacina. Nie wiem, czy wszystkim Wam zacina. W każdym razie, jeżeli macie jakieś problemy techniczne, to dajcie nam znać na czacie. Edukacja globalna kiedyś była nazywana edukacją rozwojową. To jest bezpośrednio związane z rozwojem jako pojęciem, czy pomocą rozwojową, o której rozmawialiśmy w czwartek w zeszłym tygodniu, ale też jest to poniekąd związane z promocją działań rozwojowych. Przez wiele lat wśród decydentów i decydentek dosyć często pojawiało się wyjaśnienie dla realizacji edukacji globalnej, właśnie takie, że to jest promocja działań współpracy rozwojowej i tak naprawdę chcemy, żeby społeczeństwo danego kraju, kraju, który daje pieniądze na pomoc humanitarną czy współpracę rozwojową, było do tego gotowe i zgadzało się z takim politycznym kursem. Przyznam, że trochę w inny sposób chcielibyśmy rozumieć tę edukację globalną, ale może o tym za chwilę. Edukacja humanitarna to też pewien rodzaj edukacji, bardzo związany z pomocą humanitarną. Widziałam tutaj gdzieś przed chwilą Tadeusza z Pachu. On pewnie byłby osobą, która mogłaby wyjaśnić to w znacznie szerszym kontekście. Jest to specyficzny rodzaj edukacji globalnej, przynajmniej z mojej perspektywy tak to wygląda, skupiony na bardzo konkretnych wartościach i postawach, bardzo związany też z kwestiami pomocowymi. Edukacja dla pokoju, edukacja dla zrównoważonego rozwoju rozumianego też bardziej chciałoby się powiedzieć po europejsku, czyli nie tylko w kontekście ekologicznym, ale też w kontekście celów zrównoważonego rozwoju, o których jakiś czas temu opowiadała Wam Daria. Edukacja demokratyczna to też kwestia związana z podejściem do ucznia i uczennicy w edukacji globalnej, dosyć bliskiej edukacji demokratycznej. Edukacja dla wartości. To też kwestia położenia akcentów w edukacji globalnej, czy chodzi nam głównie o wiedzę i umiejętności o świecie i jakby z tej rozszerzonej globalnej perspektywy, czy może jednak chodzi nam o kształtowanie postaw i wartości. Do tego też za chwilkę dojdziemy. Mamy tutaj również edukację obywatelską. To jest bardzo duże pytanie również w Polsce. Wokół polskiej definicji edukacji globalnej, a czy edukacja globalna jest elementem edukacji obywatelskiej, czy może edukacja globalna jest koncepcją nieco szerszą niż edukacja obywatelska? Jest to pewne pytanie, pewnie również do każdego z Was, jeżeli zajmujecie się edukacją globalną i spotykacie się z nią już kolejne lata, jak Wy usytuowalibyście te dwie koncepcje? Edukacja na rzecz aktywnego, globalnego obywatelstwa. Tutaj mamy dwie kwestie. Z jednej strony koncepcję globalnego obywatelstwa, z drugiej strony to aktywne obywatelstwo, też ważne w kontekście tego, że edukacja globalna z jednej strony mobilizuje nas, żebyśmy poddawali refleksjom nasze myślenie o świecie, ale z drugiej kładzie bardzo duży nacisk na działanie na rzecz zmiany. To też ważna kwestia. Mamy solidarność międzynarodową. Tutaj w kontekście czy wolontariatu, czy współpracy rozwojowej bardzo ważna kwestia, która gdzieś pojawia się w myśleniu o edukacji globalnej. Edukacja międzykulturowa, wielokulturowość. Wydaje się, że to dosyć bliska, ale być może nie
nie tożsama z edukacją globalną, nie tożsama z edukacją globalną typ edukacji. Natomiast warto zwrócić uwagę na relacje pomiędzy edukacją globalną i edukacją międzykulturową oraz następnym pojęciem edukacją antydyskryminacyjną. Tutaj też kwestia tego, jak przełożyć edukację globalną na polski kontekst, na coś najbliższego nam. Moja refleksja jest taka, że najbliżej wtedy do edukacji antydyskryminacyjnej. Podnoszenie świadomości. To też pytanie, gdzie kończy i zaczyna się słowo edukacja. O tym też spróbuję dzisiaj powiedzieć trochę więcej, natomiast jest to takie słowo wytrych, termin wytrych z wielu projektów związanych z edukacją pozaformalną, czy też nieformalną, zależy jak ją nazywamy, ja wolę ją nazywać pozaformalną, która też gdzieś jest coraz popularniejsza i wydaje się to być coraz ważniejszą. Edukacja globalna w Europie to takie bardzo szybkie przejście historyczne dotyczące prądów rozwoju tej koncepcji. Od promocji i edukacji dotyczącej działań pomocowych i rozwojowych, czyli to, o czym mówiłam przed chwilą, że edukacja globalna miała skłaniać społeczeństwa krajów globalnej północy do tego, żeby pogodziły się z wydatkami na współpracę rozwojową, bądź lepiej je wspierały. I tutaj mamy wiele różnych możliwości, egzotyka i folklor, które dosyć często pojawiały się szczególnie we wczesnym rozumieniu edukacji globalnej czy edukacji rozwojowej. Edukacja rzeczywiście skupiona na krajach globalnego południa, no i też akcentująca wyraźnie podział na bogatą północ, biedne południe, czy rozwinięte cywilizacyjnie północ, a wciąż rozwijające się południe. Gdzieś tam te wszystkie. Był taki moment, że te wszystkie podziały bardzo silnie akcentowaliśmy w edukacji globalnej, niektóre organizacje bardziej, niektóre mniej. Wydaje się, że ten czas już mija, a może nawet minął. Miejmy nadzieję, że bezpowrotnie, z mojej perspektywy przynajmniej. Kreatywność i innowacje. Rzeczywiście jest tak, że edukacja globalna poza ciekawymi terminami, ciekawymi procesami, które przedstawia. Rzeczywiście jest też metodycznie interesująca. Rzeczywiście skupia się na metodzie warsztatowej, jak również szuka nowych metod nauczania, stąd też ważna jej rola w tym zakresie. Myśl globalnie, działaj lokalnie, miało być, ale chyba nam obrazek zjadł końcówkę. To takie hasło, które jest znane wielu z Was i bardzo często kojarzy się z edukacją globalną. Też będziemy dzisiaj o tym mówić, jak te działania możemy wykorzystywać i jak one się też zmieniają na poziomie lokalnym. Wolontariat i aktywność. To właśnie to aktywne, globalne obywatelstwo, do którego będę też dzisiaj wracać, to ta istotność działania i zaangażowania i zmiany postawy. To też kwestia związana z tym, na ile wspieranie, charytatywność, pomocowość wystarczy, a na ile oczekujemy działania od nas samych. To wszystko podczas setek, jeśli nie tysięcy godzin dyskusji na poziomie regionalnym, na poziomie europejskim doprowadziło do koncepcji, którą w tej chwili wydaje się najbardziej aktualna, czyli edukacji na rzecz aktywnego globalnego obywatelstwa, Active Global Citizenship, bo tak się nazywa ten koncept, który rzeczywiście nie mówi już o edukacji globalnej tylko w systemie formalnym, mówi o wielu innych działaniach i zaangażowaniu się na wielu innych polach. Mówi też o działaniach, które być może zaklasyfikowalibyśmy jako polityczne, ale też gdzieś jest elementem tej dyskusji. Co w edukacji globalnej wydaje się szczególnie ważne z mojej perspektywy, ale też z
z perspektywy tej nowej narracji, to kwestia wartości postaw. A większość z Was wie pewnie o tym, że edukacja globalna to nie tylko wiedza i umiejętności, którą przekazujemy, ale też wartości i postawy, o które nam chodzi i właśnie o taką zmianę, do takiej zmiany dążymy. Tutaj macie wypisaną część tych, tutaj macie wypisane większość tych wartości i większość tych postaw, o które chodzi w edukacji globalnej. Chciałabym przede wszystkim zwrócić uwagę w postawach na to, że nie mówimy o tolerancji, ale mówimy o szacunku. Tolerować to, jeżeli spojrzymy na źródło słów, to tak naprawdę ledwie akceptować. Tutaj mówimy o pełnym szacunku wobec innych ludzi, ale też innych poglądów, innych przekonań, innych religii. Bardzo duży, pojemny temat, również związany z kwestiami migracji i bardzo, bardzo istotna kwestia. Oczywiście również kwestia odpowiedzialności, co z racji nazwy naszej organizacji jest też szczególnie ważne. To nie tylko poczucie sprawiedliwości, ale też nasza własna odpowiedzialność za świat i za zmianę, do której dążymy. Jak większość z Was wie, w 2011 roku efektem bardzo długiego, już nudnego, jeżeli dobrze pamiętam, ponadrocznego procesu międzysektorowego, powstała polska definicja edukacji globalnej. Wydaje się, że nie byliśmy wtedy gotowi, mówię byliśmy, dlatego że byłam uczestniczką tego procesu i też gdzieś tam przyczyniłam się do powstania tej definicji, jak i raportu z tego procesu. Wydaje mi się, że nie byliśmy gotowi do tego, żeby po prostu wziąć definicję edukacji globalnej, która obowiązywała wtedy w Europie, zgodzić się na jakiś jeden model. Chcieliśmy wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z nauczycielami, nauczycielkami, z metodykami, metodyczkami, z aktywistami, aktywistkami organizacji pozarządowych i wymyślaliśmy tę definicję. Jest ona już dosyć stara. Jeżeli patrzymy na procesy, które dzieją się na świecie, można chyba tak powiedzieć. Natomiast na pewno pokazuje ona rzeczywiście tę polską perspektywę i ten polski, co bądź kompromis, który wtedy powstał. Zauważcie, że to jest pewna mantra wielu projektów i przedsięwzięć, współzależności globalne, bardzo swego czasu modny termin, który miał nam wyjaśniać wszystko w relacjach północ-południe. Teraz pewnie trochę mniej się o nim mówi i uważa się go czasami za pewien relikt, natomiast istotne jest, żeby tę definicję znać i móc się nawet jeśli krytycznie to do niej odnosić. Jest ona na pewno jakimś wielkim sukcesem tych wszystkich środowisk i też dzięki temu możemy definiować ją w podstawach programowych, możemy mówić o niej w edukacji formalnej. Tutaj jeszcze kilka kwestii związanych, jakoś tak podkreślonych w tej definicji i gdzieś tam z nią związanych w tym czasie. Chodzi również o tłumaczenie przyczyn, konsekwencji. Edukacja globalna przełamuje stereotypy tutaj i uprzedzenia. Tutaj szczególnie ważna kwestia dla IGO. Zwracam też uwagę tych, którzy może w tym temacie nieco mniej siedzą i nieco mniej go znają. Globalne południe i globalna północ piszemy w ten sposób. Globalne od małej, a południe od wielkiej. Zwracam na to uwagę, dlatego że